Bardzo serdecznie witam mojego Państwa gościa, ojca Jacka Maria Norkowskiego, dominikanina oraz doktora nauk medycznych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Proszę księdza, śmierć zawsze była dla ludzi czymś tajemniczym, na ogół rozumianym jako przejście do innej rzeczywistości. Nasza wiara katolicka akcentuje wiarę w życie pozagrobowe i nieśmiertelność duszy ludzkiej. Co dzieje się z ludźmi, u których mózg jest wyłączony, a doświadczają wędrówki, w czasie której nie tylko widzą ludzi na ziemi, ale też mroczne tunele prowadzące do światła anioły, czasem również złe duchy, a niekiedy również doświadczają obecności kogoś potężnego i kochającego, którego utożsamiają z Panem Bogiem? Bardzo proszę powiedzieć więcej nam na ten temat, jako kapłan i doktor. I, czyli lekarz, prawda? Więc znowu z wykształcenia w każdym razie. Więc to zjawisko, że ludzie doświadczają niekiedy takich nietypowych bardzo stanów świadomości, ono na pewno istniało już, prawdę mówiąc, zawsze. Stało się na pewno częstsze, od kiedy są operacje na świecie, w czasie których może dojść do zatrzymania krążenia albo do spadku ciśnienia krwi, niedokrwienia mózgu. I wtedy może dojść do śmierci klinicznej, prawda? Znaczy, zwłaszcza gdy jest po prostu zatrzymanie krążenia albo duży spadek ciśnienia. Czyli mózg przestaje normalnie działać, się wyłącza. I tacy pacjenci, jeżeli się udało ich uratować, miewali takie rzeczy, że po pierwsze widzieli całą scenę ze swoim ciałem, tak jak gdyby z perspektywy, z góry, czy gdzieś w każdym razie z pewnej odległości, na ogół tak z góry. Także widzieli ustawienia lekarzy, widzieli, co oni robią, widzieli, że to jest ich ciało. Czasami widzieli, co się działo gdzieś jeszcze, gdzie indziej. Czyli taki typ doświadczeń, ale niekiedy te doświadczenia sięgały dalej. Ogólnie biorąc, czyli tam w kierunku właśnie tego wejścia w jakiś taki tunel, który się rozświetlał, spotkania z rzeczywistością, którą odbierali jako taki ocean miłości wręcz dla nich, ale też po drodze bywały spotkania takie mniej przyjemne, to znaczy na przykład jakieś złe duchy, które ich tam, no, z którymi kontakt był bardzo przykry. Po prostu scenariusze są trochę różne, różne są jak gdyby proporcje tych zjawisk, ale typowy jest ogólny schemat, prawda? Na początku jak gdyby takie oderwanie się świadomości od ciała, a potem dalsza wędrówka. Przy czym jeśli chodzi o to, w ogóle całe zagadnienie to jest takie, że dlaczego lekarze rzadko o tym słyszeli i w ogóle ktokolwiek rzadko słyszał o takich zjawiskach wcześniej? Dlatego tak się działo, że pacjenci, którzy tego doświadczyli, bali się o tym mówić, żeby nie być zakwalifikowanymi jako ludzie, którzy mają omamy wzrokowe czy słuchowe, czyli uznani za schizofreników, uznani za ludzi chorych psychicznie i nie chcieli po prostu wylądować w szpitalach psychiatrycznych, prawda? Więc o tym nie mówiono. I to zjawisko, że pacjenci coś wiedzą, coś tam przeżywają, a często i często wtedy trzymają to tylko dla siebie, zauważył taki kardiolog holenderski, Pim van Lommel, który to opisał po raz pierwszy w artykule naukowym właśnie. Poruszył to jako problem naukowy. Czy to jest możliwe, żeby ludzie doświadczali, bo po prostu on skłonił niektórych swoich pacjentów, żeby to opowiedzieli. Niektórych pacjentów, którzy takie rzeczy doświadczyli czegoś takiego. I to wywołało oczywiście konsternację najpierw w ogóle w środowisku lekarzy, ale ogólnie biorąc powoli zaczęło się to przebijać do świadomości, że coś takiego w ogóle może istnieć. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, bo na przykład pamiętam z jego artykułu takiego długiego na ten temat, jedna z takich chorych to była kobieta,
która była niewidoma. Niewidoma od urodzenia, nigdy nie widziała samej siebie. I w czasie tego oderwania się świadomości od ciała pierwszy raz zobaczyła jakąś kobietę, która miała takie charakterystyczne kolczyki. A ona znała ten kształt tych kolczyków z dotyku po prostu i poznała, że to musi być, że to muszą być te jej kolczyki i że to musi być ona. I pierwszy raz i jedyny raz w życiu zobaczyła samą siebie wtedy, gdy była na, po prostu operowana i gdy ciało się oderwało, znaczy świadomość od ciała się oderwała i zobaczyła siebie, czyli swoje ciało w tym, tutaj w tym przypadku, w tej sytuacji. Potem wróciła do ciała i nadal nie była niewidoma. Bo nie doszło tutaj do uzdrowienia tego, chociaż bywają uzdrowienia też po spotkaniu z Bogiem. Ale tutaj nie i no i tyle, prawda? Czyli, że ci ludzie w tym momencie mają kontakt z tym światem realnym, z którego jak gdyby wyszli, gdzie jest ich ciało jeszcze nadal. Niekiedy pamiętają, wiedzą co, nie tylko co robili lekarze, ale co mówili lekarze. Niekiedy widzą też z jakiejś odległości swoich bliskich, którzy się za nich modlą, bo często jest tak, że no, bliscy wiedzą, że albo był wypadek, albo jest operacja, coś idzie nie tak, modlą się. Wtedy oni wyczuwają, a czasami ich widzą, prawda, mają kontakt z nimi, ale bywa i tak, że dość szybko to znika i rozpoczyna się to drugie doświadczenie. I ono ma taką stronę pozytywną, że się zbliżają do światła. U wielu osób było spotkanie z Panem Jezusem też w tym momencie i ze swoimi bliskimi. Na przykład zmarłymi rodzicami, dziadkami. Niekiedy ich mogli rozpoznać, niekiedy ich nie znali wcześniej, ale wiedzieli, jak oni wyglądają, tak jak się im ukazali. W tym momencie, gdy właśnie tego doświadczali. W tym wszystkim jest no, taki silny element duchowy, który zwiąże się z oceną życia. To znaczy osoby, które często już mają no, kilkadziesiąt lat życia, widzą w ciągu, jak to jeden z pandufek, on wiele wywiadów udzielił, taki pan Andrzej Dufek, który tego doświadczył w Polsce, zresztą biznesmen, który wrócił do normalnego życia, aktywnego i tak dalej, ale to wszystko dobrze pamięta i tym, w jaki sposób żyje tymi doświadczeniami. Mówił, że mniej więcej to, tak można powiedzieć, jakby w 15 sekund człowiek zobaczył całe życie. I to w aspekcie moralnym, to znaczy wszystkie uczynki, nie tak jak się z zewnątrz na nie patrzy, tylko jak gdyby od wewnątrz, znaczy, czy ja chciałem czegoś dobrego? Czy moje intencje były dobre i czyste? Bo jeśli nie, to od razu wyczuwał, że otrzymywał ocenę niedobrą i u niego o paradoksie najbardziej, taki moment, kiedy odczuł płomień na sobie wręcz, to był taki, jak przypomniało mu się, jak pobił jakiegoś kolegę z klasy, znaczy kolegę, który chyba przyszedł do klasy jako chyba nowy, i on chciał pokazać, kto tu rządzi. I tak po prostu instynktownie rzucił się na niego i tam go trochę potłukł, a potem nawet zostali przyjaciółmi i to nawet dobrymi przyjaciółmi. Ale ten moment był zapisany już, prawda, w historii jego życia. I on go zobaczył i to był, zobaczył, jaki to był zły uczynek. Że to by ten chłopak niczym go wtedy nie sprowokował. I to był przecież chłopiec, to jeszcze nie był dorosły człowiek. A jednak to wybiło się w jego życiu jako moment właśnie no, istotny. Ale są osoby, które no, miały dużą listę grzechów swoich i zobaczyły je niejako, prawda, też. I przeżywały to bardzo mocno. Ale równocześnie, jeśli to jest taki jakiś moment, w którym, bo to jeszcze nie jest definitywna śmierć, prawda, ten kontakt, jaki mieli na przykład z Panem Jezusem był często kontaktem, którym było coś w rodzaju skruchy za te grzechy, głębokiej skruchy, dzięki czemu mogli iść dalej. I o tym opowiada na przykład tutaj w Polsce, no, dzisiaj słuchałem właśnie, bo chciałem sobie przypomnieć takie różne ciekawe przypadki. O tym opowiada pani Irmina właśnie. Ona miała wypadek, no bo to różnie, często są to wypadki też. I
Ale miała życie pokomplikowane, prawda? Bo często są takie osoby, które ochrzczone, wychowywane przez rodziców pobożnych, a potem oczywiście zbuntowane bardziej czy mniej, oddalone od praktyk religijnych, od spowiedzi. Tutaj był, ona się przyznała sama do tego, że tam był alkohol, narkotyki, seks i tak dalej. Jechała na Mayday, przepraszam, na podejrzaną imprezę, o której Dokowicz później dużo w swoich doświadczeniach opisywał, że to tam diabeł szaleje. I miała wypadek właśnie. I taka osoba właśnie poplątana trochę, jednak zyskuje przebaczenie Pana Jezusa wyraźnie. To spotkanie z Nim i potem idzie i zbliża się do tronu, prawda, gdzie widzi Boga Ojca niewyraźnie. No, to jest ciekawe, że jeśli jest doświadczenie Boga Ojca, to jest ono już inne, nie jest tak bliski jak Pan Jezus, ale jest bardzo przejmujące, prawda? Wszyscy to opisują jako takie najgłębsze, dlatego że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że Jezus to jest druga osoba Trójcy Świętej, która ze względu na naszą ludzką kondycję kruchą, gdyby zmniejsza się do naszych rozmiarów, żebyśmy się go nie bali, żebyśmy mogli z nim normalnie konwersować, prawda, niejako. I nawet w tamtym doświadczeniu to się trochę to powtarza, że Jezus jest jak gdyby taki bliższy, natomiast spotkanie z Bogiem Ojcem to jest coś, spotkanie z kimś przeogromnym, jakimś takie doświadczenie, bo tam już bóstwo jest niczym nieprzykryte przynajmniej no, tym faktem, że Jezus przybrał też naturę ludzką i w tej naturze ludzkiej nadal nam się ukazuje, prawda? Tam jest, co prawda, to coś ciekawe, powtarza się coś takiego, że to jest jak gdyby odbiór jednak kogoś, kto jest ojcem, prawda? Kogoś, który ma męski głos na przykład, taki Paweł mówi, że przepiękny, męski, mocny głos. Z kolei taki pan Henryk widzi tutaj Boga Ojca jako takiego, no klasycznie, takiego starszego, takiego dziadka, ale krzepkiego. Przy czym to chodzi o to, że to jest zawsze to, co człowiek jednak doświadcza. Bóg w Trójcy bytujący wiecznie jest i tak niepojęty i nieskończony. Nawet w niebie my do końca go, jeśli się tam znajdziemy, obyśmy się tam wszyscy znaleźli, i tak go nie poznamy nigdy do końca, tak jak on sam siebie poznaje. Trójcy Świętej, prawda? My zawsze będziemy mieli tę ograniczoność naszej biednej ludzkiej natury, która nigdy nie dorówna Panu Bogu. Więc nawet tam to jest doświadczenie zapośredniczone jakoś tym, że musi dostosować się do odbioru człowieka, prawda? Ale w każdym razie jest ten kontakt. Jest to jakby to spojrzenie na swoje życie, jest to spojrzenie właśnie od strony moralnej. I taki moment decyzji, to znaczy tak jakby te osoby często nie bardzo chciały wracać na ziemię, bo to się tak powtarza u nich. Tam jest tak pięknie, że nie warto wracać. Ale niektórzy nagle przypominają sobie, a mam 10-letniego syna, który chce jeszcze do niego wrócić, prawda? Albo mam kogoś, Irmina mówiła o swoim chłopaku, że przypomniało jej się nagle, że przecież ma chłopaka. Zresztą to jest też ciekawe. Ona tam spotkała rodziców zmarłych już, tego chłopaka. I mama mówi, a co mi obiecałaś, że pozostaniesz z synem, nie pamiętam imienia tego syna w tej chwili, do końca życia, że będziecie razem, bo on ją bardzo kochał. A ona go właśnie porzuciła tak naprawdę. I wtedy mu obiecała, że jak wróci, to wróci również do niego. Co ciekawe, gdy to wszystko jak gdyby zapadło, to zanim jak gdyby wróciła, zanim się wybudziła, bo była w szpitalu po prostu, już widziała, że on się za nią bardzo modli, że też był na mszy świętej jej intencji, że rodzice oczywiście jej też się modlili. Więc była w tej rzeczywistości nieba, ale równocześnie mogła mieć wgląd w to, co się działo z jej bliskimi na ziemi. Więc jak gdyby to jest wejście no, w ten nowy świat, nie tracąc kontaktu z tym światem realnym, w którym się postrzegamy każdy i żyjemy na co dzień,
ale właśnie doświadczenie takich rzeczywistości. Ja tutaj mówię oczywiście o, w tej chwili głównie o osobach z Polski, ale te przykłady, co Lommel podawał, to oczywiście były osoby czy z Holandii, czy ze Stanów Zjednoczonych, różne bardzo, ale te wydarzenia gdyby przebiegały podobnie. Właśnie był też element, no niektórzy mieli wyraźne jakby doświadczenie też i piekła, to znaczy, że tak jakby złe duchy chciały tam wciągać, prawda, no, widziały też jakiś tam obraz taki jak gdyby wulkan. To wszystko są jednak też obrazy, ale bardzo realnie już przeżywane. Więc tak to wszystko wygląda i co ciekawe właśnie, przede wszystkim jeśli tam jest taki element zwrócenia się do Boga, bo to nie jest jeszcze definitywna śmierć, wyboru Boga, to wtedy przychodzi ta przeogromna miłość, która jak gdyby przeważa nad każdym innym rodzajem doświadczeń. I to jest zapamiętane przez nich po prostu. Potem na ogół wychodzi no, dalszy etap wygląda tak, że dana osoba nagle zaczyna słyszeć pisk urządzeń, które są wokół niej, bo jest podłączona do respiratora, podłączona do innych urządzeń i nagle widzi, że jest w szpitalu, prawda? Widzi, że ma ciało często po wypadku albo po operacji jakiejś ciężkiej, wszystko ją boli i tak dalej, prawda? Rzeczywistość, powrót na ziemię jest trudny, ale wspomnienie tamtego i obietnica, że Pan Bóg będzie wspomagał przez ten okres cierpień, który nastąpi teraz i że to, ten powrót był przez Pana Boga chciany i wręcz pobłogosławiony tu na ziemię, dodaje im sił. Te osoby właśnie wiedzą, że nawet jeśli mają coś przecierpieć, to będzie dla ich dobra i dla dobra ich bliskich. No tak to mniej więcej w ogólnym schemacie. Czy świadectwa tych osób mogą mieć wpływ na zmianę życia innych osób? Tak, tak, właśnie. Ta Jermina, ponieważ ona była przez 4 ponad lat w szpitalu, ponad 4 lata, więc miała kontakt z licznymi pacjentami. Bo miała operacje różne, bo była bardzo pogruchotana, musiała być też rehabilitowana całymi miesiącami. Wszystko dzielnie przechodziła, nadzwyczaj dobrze. Bo miała tą obietnicę Bożą i głęboko w to wierzyła, że wszystko będzie dobrze. Ale właśnie to jej świadectwo, że ona była osobą mocno pogubioną. Właśnie te narkotyki, prawda, i tak dalej. Takie dziwne, do młodej osoby życie, ale pogubionej. I nagle mówi z takim przekonaniem o tym wszystkim i z taką miłością. Właśnie, prawdę mówiąc, to mowa twarzy u tych osób jest istotna, jak się jej widzi. Dlatego zachęcam, żeby pooglądać sobie te doświadczenia z pogranicza śmierci, czy near death experiences po angielsku, żeby zobaczyć twarze tych osób. To są twarze takie rozjaśnione przeważnie. To są osoby, które potem już się modlą, bo wyczuwają bliskość Boga i w ogóle świata duchowego bardzo mocno. To na ogół to w nich pozostaje już. I wiedzą, że jak gdyby ten świat nie jest daleko od tamtego, to znaczy one się wręcz przenikają, te światy. To dla nas one się wydają dalekie, prawda? Jeżeli ktoś tego nie miał, takiego doświadczenia. A już dla nich to jest jakby, to są rzeczywistości bardzo bliskie siebie. I co nie oznacza, że znika element walki duchowej, pracy nad sobą. Na ogół to są osoby, które się właśnie od tej nawracają głęboko, w tym sensie, że zaczynają chodzić do kościoła, wyczuwając, że tam jest żywy Pan Jezus obecny w kościele i w sakramentach i że właśnie ten kontakt, który tam miały, mają teraz na ziemi w kościele. Przede wszystkim mówią, że kiedyś tego nie rozumiały i nie widziały. Ale ponieważ bardzo autentycznie o tym mówią, więc stają się takimi misjonarzami. Zresztą ta Irmina usłyszała to od Boga Ojca, że ma być taką misjonarką na ziemi, ma być głosicielką Bożego, Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. I ma to robić, że właśnie dlatego ma wrócić. No i dla swojego chłopaka, ma z nim być. No i tak to wyglądało. No jest takich przypadków całkiem sporo, można to prześledzić. I widać, że te osoby, no to są osoby, które wybrały Pana Boga i Go
żyją nim od tej pory bardzo mocno. Są jakby bardzo mocno na niego nakierowane. To przypomina, prawdę mówiąc, jakiś rodzaj doświadczenia mistycznego, którą mieli mistycy w historii Kościoła, prawda, opisywane przez Jana od Krzyża choćby, czy Teresę Wielką, późniejszych mistyków, mistyków wszystkich czasów, że takie spotkanie z Bogiem, które jak gdyby jest wyjściem trochę jakby w tą inną rzeczywistość, już jest niezatarte, prawda? Już tego nie można zapomnieć. To człowieka zmienia, co nie eliminuje faktu, że trzeba nad sobą pracować, że trzeba się modlić, że trzeba pokutować nadal. Prowadzić właśnie życie, które wynika z wiary. No tyle bym na razie powiedział. Zdarza się, że osoby mają kontakt ze zmarłymi i duszami w czystcu cierpiącymi, na przykład Maria Sima i inni. Czy jest to możliwe i zgodne z teologią katolicką? Oczywiście, że tak. To jak najbardziej. Jeśli chodzi o te przypadki, o których ja teraz mówię, czyli te osoby, które były bliskie śmierci, no rzeczywistej już śmierci, ale jednak wróciły, to właśnie to jest typowe dosyć spotkanie na przykład zmarłych rodziców czy zmarłych dziadków. Bywa i tak, że te osoby spotykają jakiegoś zmarłego i potem opowiadają, że tym, którzy go znali na ziemi, a sami same te osoby, które doświadczyły tego nietypowego, można powiedzieć, kontaktu z nimi już tym, no po prostu w niebie, tak można powiedzieć, tak jak je widziały, jeśli nie znały, to potrafiły go tak opisać, że osoby, które pamiętały, wiedziały, że tu chodzi o tego i tego dziadka, prawda? Bo tam na przykład był taki chłopczyk, który nigdy nie widział jednej ze swoich babci, ale opisał ją i jego mama oczywiście rozpoznała, co chodzi o taką babcię, której on nigdy nie widział, a która też prosiła jeszcze o modlitwę. Także no takie rzeczy się zdarzają. Co ciekawe jeszcze, trochę zmienia się świadomość tych ludzi. To znaczy w tym sensie, że właśnie oni bardziej wyczuwają niż my to, że w pobliżu może być jakaś osoba z tamtej rzeczywistości. Nie tylko działanie Pana Boga, nie tylko to, co od Pana Boga pochodzi, ale też nawet właśnie inne osoby. Nawet osoby na przykład z rodziny. Też zmienia się, potrafi się zmienić trochę w ogóle, a czasami dość mocno działanie świadomości w ogóle. Na przykład jedna osoba mówi, że od tej pory potrafiła przewidzieć pewne wydarzenia z jakimś wyprzedzeniem. Takie coś, takie już, jak gdyby świadomość mniej związana z czasem się pojawiła. Nie tak bardzo czasowo-przestrzenna jak normalnie. Wiedziała, co się za chwilę może wydarzyć. Nawet miała trochę z tego powodu kłopotów, bo jak była w szkole średniej, to koleżanki i koledzy mówili na nią wiedźma czy coś takiego, bo ona za dużo wiedziała. Wiedziała naprzód, co się na przykład zdarzy z niektórymi osobami. Inny człowiek na przykład współpracował z policją w tym sensie, że jak mu powiedzieli o jakimś wypadku, na przykład też, tak jak nasz ksiądz Klimuszko o morderstwie jakimś, to on potrafił zobaczyć niejako, jak to się stało, gdzie to się stało i tak dalej. Więc po prostu taki rodzaj jakby ta świadomość jak gdyby się rozszerzyła i nie była już tak właśnie związana z takim punktem czasu i przestrzeni, jak normalnie jest związana u nas. Tak jakby ten element duchowy, który jest już pozaczasowo-przestrzenny, ją wzmocnił i ją trochę już przemienił. A proszę ojca, czy widzi ojciec jakieś niebezpieczeństwo dla naszej katolickiej wiary i dogmatyki o życiu i śmierci w relacji doświadczonych stanem ekstremalnym i przedśmiertelnym? Czy nie zagraża tu fałszywa koncepcja życia i wiary? Nie, nie zauważam takiego niebezpieczeństwa, chyba żeby ktoś budował na tym jakieś niestworzone teorie. Ale to, że no wierzymy w świętych obcowanie, tak? Czy nie? Czyli w swój realny kontakt ze zmarłymi, niektórymi przynajmniej z tymi, którzy są już w niebie,
bo do nich się zwracamy i przez ich wstawiennictwo możemy się modlić, to jest długa praktyka Kościoła, prawda? A niekiedy Pan Bóg pozwala na kontakt szerszy nawet z duszami czyśćcowymi, przynajmniej niektórym osobom, prawda? Z różnych względów, żeby za te dusze się modlić, żeby ofiarować mszę świętą na przykład, ale też czasami te dusze mówią, że one z kolei mogą się już też wstawiać za nami. Także to z dogmatyką Kościoła to jest zgodne, to, że ten kontakt właśnie taki kontakt, którym świadomość się odrywa od ciała, bo ja cały czas wracam do tego, że ja dzisiaj wskazuję na taki typ doświadczeń, którym jednak do śmierci jako takiej, która mówi o definitywnym rozdzieleniu się duszy i ciała, nie doszło, prawda? Tylko do stanu, który był temu być może już bliski, ale jeszcze nim nie był. Natomiast świadomość niejako oderwała się od ciała i człowiek miał jakieś bardzo nietypowe doświadczenia. Ale takie doświadczenia, które tak naprawdę są mocno zgodne z mistyką chrześcijańską, katolicką, którą znamy. Czy mógłby ojciec już na koniec przytoczyć nam własne wnioski i pouczenia na ten temat? Moje wnioski są takie, że nie lekceważmy, jeżeli ktoś takie coś nam będzie opowiadał, prawda? Nie wyśmiewajmy tego. Ja pamiętam z mojej własnej rodziny, że ciocia mi opowiadała, że jako dziecko miała coś, spadła z huśtawki. Mi się to wydawało jakimś tam gadaniem, że ktoś sobie coś tam... Potem sobie przypomniałem, a to mogło być to po prostu. Ona mówiła, że coś kogoś tam widziała, czy Pana Boga nawet. Ale ja sam wtedy byłem dzieckiem i tak jakoś tam... Do tego nie przywiązywałem wagi, ale teraz widzę, że po prostu takie rzeczy się zdarzają częściej niż nam się wydaje. Więc na pewno trzeba to traktować poważnie, jeśli ktoś to poważnie mówi i jeśli widać po nim, że to jest dla niego jego autentyczne, głębokie przeżycie. Bo gdybyśmy to lekceważyli, to byśmy krzywdzili jednak te osoby, bo Pan Bóg im daje taką misję, żeby tym się dzielili. Że ta rzeczywistość duchowa jest blisko nas. To nie jest tak, że piekło i niebo są o miliony lat świetlnych od nas. To jest po prostu inny wymiar rzeczywistości. To, co my tu traktujemy jako obiektywną, twardą rzeczywistość, to jest też tylko jakiś wymiar. Ale taki, który Pan Bóg nam dał, abyśmy w nim tutaj spędzili życie ziemskie. Ale tamte są głębsze i pełniejsze, znaczy niebo jest głębsze i pełniejsze i wspanialsze i ono nie jest daleko. Ale może być daleko, jeśli tam do niego nie trafimy, prawda? To nie są odległości w przestrzeni i w czasie. To są odległości, można powiedzieć, metafizyczne. Więc to jest tak, więc nie lekceważmy tego, nie lekceważmy tych przekazów. Nie mówmy sobie tak lekko, że to ktoś powymyślał, bo wiemy, że Pan Bóg istnieje, albo wierzymy w każdym razie, prawda, że Pan Bóg istnieje. W takim razie te osoby sobie to wyobraziły. Za dużo faktów te osoby opowiedziały o tym, co widziały na ziemi w tym stanie, gdy nie mogły tego normalnie postrzegać, ponieważ ich mózg nie działał. W żaden sposób, prawda? Czynność elektryczna normalna nie istniała. Nie mogła się świadomość ich generować tak, jak normalnie powstaje, dzięki temu, że mózg prawidłowo jest ukrwiony i działa. Więc to znaczy, że rzeczywiście doświadczyły czegoś realnie, prawda? Jak powiedziały, że pan doktor stał tu, powiedział to i to, a jeszcze jedna z tych mówiła, z tych osób, bardzo smutną rzecz. Trzy razy pewna pielęgniarka chciała ją zabić po prostu, wyłączając respirator i jeszcze coś tam dodając do tego, co ona miała w infuzji podawane. I za każdym razem się nie udało, bo ktoś wchodził i w tym przeszkodził. Inna widziała, że na przykład tam lekarze coś tam, zamiast się opiekować chorymi, to tam był taki przypadek, niestety takie coś się zdarzyło, że lekarz tam siedział z pielęgniarkami sobie na dyżurze, prawda, i nie zajmował się chorymi.
Ale bardzo na początku ją krytykował, atakował, co tam pani opowiada, jakieś bzdury. Ale gdy ona mu to powiedziała, że pan wtedy i wtedy to robił, to bardzo się przestraszył, po pierwsze, bardzo złagodniał, a po drugie, i nagle zaczął jej wierzyć po prostu. No bo w żaden sposób ona tego nie mogła inaczej poznać, jak na tej zasadzie, na której poznała to, te wszystkie pozostałe rzeczy, o których opowiadała. Więc to jest to. Po drugie, głęboka zmiana życia wielu z tych osób. Bo pan Dufek to był bardzo wierzący człowiek już wcześniej, ale się, wydaje mi, bardzo też i pogłębił. Ale te osoby młode, pogubione często właśnie, które tam biegały z imprezy na imprezę, miewały takie przypadki i potem była po prostu zmiana życia. Doświadczenie Bożej miłości przewartościowało całe ich życie. Dostrzegają wartość modlitwy, wartość sakramentów, starają się z nich korzystać regularnie. Tutaj mam na myśli młodych Polaków przeważnie, którzy tak przeszli przez takie doświadczenia i takie wyciągnęli wnioski. Oczywiście takie doświadczenia dotyczą całej ludzkości, zdarzają się też na przykład Japończykom. I są analogiczne, nie są identyczne. Pan Bóg jakoś dostosowuje do... To jest jeszcze etap, kiedy to nie jest ostateczne poznanie Pana Boga. To jest jeszcze wędrówka jakby w tych kategoriach trochę, jakich Pana Boga już do tej pory znaliśmy. A zarazem bardzo pogłębionych, prawda? No oczywiście tam taki element piękna tego świata. Niektórzy bardzo podkreślają to, jakie wspaniałe były kolory, jakie barwy. I pan Dufek mówi, to jest takie szczęście, które jest rzeczywiście nie do wyobrażenia, bo my szczęście na ziemi mamy jako stan emocjonalny. Prawda? Co to są emocje? No to jest coś bardzo ograniczonego, prawda? To dzielimy, prawdę mówiąc, ze światem zwierząt. Prawda? Zwierzęta też się cieszą lub są smutne. Prawda? Jak ktoś ma pieska, to wie o tym. My to oczywiście głębiej przeżywamy jako ludzie, ale to są emocje jednak na ziemi. To nie ma tej pełni duchowej, tej głębi duchowej, jaką może tam osiągnąć. Znaczy ma jej, można powiedzieć, rdzeń jaki w sobie, ale my tego tak nie możemy przeżywać. A mówi, że tam przeżywa się już szczęście jako taki stan, który jest jak gdyby kompatybilny ze stanem duszy, czyli tego, co, czy ducha ludzkiego, tego, co właśnie w nas jest duchowe. Czyli coś absolutnie pełnego i doskonałego. No więc cóż, ja bym powiedział, że to, co oni mówią, jest raczej jakimś weryfikacją naszej wiary, jakimś potwierdzeniem. Oczywiście nigdy nie zastąpi naszej wiary. Oni też idą dalej przez wiarę. Oni też dalej idą normalnymi drogami chrześcijan, ale na ogół bardzo już wyczuleni i wyczuwający tą rzeczywistość duchową, do której wszyscy zmierzamy. No i wierzyć nie tylko w Boga, ale wierzyć Panu Bogu, powiedział Pan Dufek właśnie tak mocno. Większa ufność w to, że... No i co? Jeszcze oni emanują jedną rzeczą właśnie. Brakiem lęku przed śmiercią. A my na ogół właśnie tej śmierci się bardzo boimy, prawda? Więc to jest takie, a może zamiast pół życia czy ileś być takim przygniecionym tym lękiem przed śmiercią, uwierzyć w to, tak jak oni tego doświadczyli, że nie ma się czego bać, bo to przejście jest rzeczywiście do lepszego świata, do czegoś wspaniałego, gdzie oczekuje nas miłosierny Bóg. Ale przygotować się do tego. Właśnie. Można powiedzieć, że bardzo często osobom tym towarzyszyło, jak ksiądz powiedział, już uczucie szczęścia i bycia kochanym w stopniu tak wielkim, że pozostawiło to u nich trwałą tęsknotę za tym drugim światem, a nie lęk. I warto ten czas wykorzystać, który dał nam jeszcze Pan Bóg, by się nawracać, budować bliską relację z Panem Bogiem już tu na ziemi, aby cieszyć się wielkim, nieopisanym szczęściem w niebie, tak jak powiedział ojciec. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie z Panem Bogiem. Chrystus.